Do parku turystyki przybyli średniowieczni wojowie, a to za sprawą dni dawnych kultur, które odbyły się w Brennej. Mieszkańcy gminy oraz turyści mieli okazję przenieść się w czasie. Każdy mógł przyjrzeć się życiu codziennemu w słowiańskiej wiosce. Nie zabrakło pokazów rzemiosła, prezentacji opancerzenia i uzbrojenia, inscenizacji bitew, pojedynków wojów czy konkursów sprawnościowych. Łukasz, główny organizator, i reszta ekipy opisu robi wszystko, żeby było trochę inaczej co roku, żeby czymś zaskoczyć, coś nowego pokazać. No i mam nadzieję, że coś nam udaje. Zawsze staraliśmy się, żeby to były bardzo porządne zespoły i z tym nigdy nie było problemu. Natomiast różnie bywało z wioską historyczną, ale z roku na rok, od początku, od kiedy wioska historyczna się rozbije, jest coraz więcej ludzi, którzy krążą, którzy kupują książki, którzy oglądają pokazy rzemiosła, którzy bardzo czekają na bitwy wojów. Liczne koncerty, inscenizacje, ale też dziedzictwo kulturowe średniowiecznego Śląska Cieszyńskiego oczami współczesnych rekonstruktorów w Brennej mają swoje miejsce w tym wyjątkowym czasie. Wszystko, co mamy, jest jak najbardziej zbliżone do historii. Oczywiście co było w historii. Natomiast jasne, dalej pracujemy nad tym, żeby być jak najbardziej autentyczne, jak się da. O łasuchach również pomyślano, na zgłodniałych czekały podpłomyki. Tak jest przed lat. Ciasto żytnie, zakwas piwny. Podpłomek tradycyjny cysterski, pochodzimy z Bolkowa, Dolny Śląsk. A to jakaś receptura taka też średniowieczna już? Dokładnie tak. Recepturę zaczerpnęliśmy z rycin. Troszeczkę szukaliśmy, znaleźliśmy fajne ryciny i stąd zaczęliśmy tworzyć podpłomyki. Dni dawnych kultur w Brennej w tym roku trwały 3 dni. Zaczęliśmy w tym roku od piątku. W piątek mieliśmy w parku turystyki ognisko, przy którym razem z karawaną opowieści, czyli grupą bardzo niezwykłych, charyzmatycznych bajarzy i muzyków, opowiadaliśmy o demonach słowiańskich. I to było to nowum, które wprowadziliśmy w tym roku. Bardzo dużo osób, na pewno więcej jest osób niż w zeszłym roku, więc... No cieszymy się też. Widzę, że wy wyjadacze, powiedzmy, tej imprezy. No 3. rok z rzędu właściwie. No. To bardziej mnie chodzi o atmosferę. Oczywiście są zespoły, które z chęcią zobaczę. Nie wszystkie widziałam do tej pory, ale bardziej chodzi o ten klimat. Jest fantastycznie, świetnie się bawimy, możemy się poznać wzajemnie i fajnie się bawić po prostu, spędzić super czas. W ramach tego wydarzenia zorganizowano słowiańską noc folk metalową, czyli festiwal, podczas którego na deskach sceny uczestnicy mogli usłyszeć najlepsze folk metalowe kapele, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Folk metal jest dosyć specyficzną muzyką, bo oprócz tego, że jest jednak mocna, szybka, może trochę agresywna czasami, to folk metal wykorzystuje też instrumenty często ludowe, instrumenty takie, które generalnie, przynajmniej tak się ludziom wydaje, do metalu nie pasują, typu skrzypce, typu drumla, typu jakieś babołajki, cokolwiek. Dni dawnych kultur na stałe już wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Brennej. Przez teren amfiteatru przewinęły się tłumy i każdy już teraz odlicza dni do kolejnej, 8. już edycji festiwalu. Wojewódzki przegląd wiejskich zespołów artystycznych już po raz 52. odbył się na deskach amfiteatru w Brennej. Artyści zaprezentowali dawne pieśni wykonane a cappella lub z akompaniamentem, a zespoły regionalne zaprosiły widzów do oglądania tańców i zwyczajów swojego regionu. Ten przegląd wpisał się już faktycznie w tradycję naszej gminy. 52. przegląd. Od nieprzerwalnie 83. roku w Brennej gościmy wspaniałych artystów, ludzi, którzy pielęgnują tradycję swojego regionu, pokazując piękny śpiew, tańce, barwne stroje. Podczas pierwszej edycji wojewódzkiego przeglądu zespołów wiejskich zaprezentowało się 13 zespołów. Do tej pory rekord w ilości występujących grup dotyczył roku 2009, lecz podczas tegorocznego festiwalu padł kolejny. W 2009, prawda, mieliśmy do tej pory, prawda, od 66 roku, od pierwszego przeglądu, ten rekord 73 zespoły, więc mamy o 6 więcej. To zainteresowanie kulturą ludową rośnie, że my obserwujemy to w różnych miejscach, bo przecież to nie jedyna impreza folklorystyczna, prawda, którą my organizujemy. Występy artystyczne regionalnych zespołów można było oglądać przez 2 dni. Nie jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia zorganizować występów tylu zespołów, tak? Będziemy mieć jeszcze podsumowanie, prawda, które odbędzie się już u nas w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury, na którym to podsumowaniu nie tylko jurorzy będą mieć okazję do przedstawienia swoich, tak powiem, uwag i komentarzy i opinii na temat występów,
i poziomu imprezy, jak również będzie piękna ceremonia wręczenia nagród. Zespołom przyglądało się i przysłuchiwało wyspecjalizowane jury, które oceniało nie tylko wykonania artystyczne. Przyglądamy się temu, jak zespół jest ubrany. Bardzo wiele grup prezentuje się w takich strojach lokalnych, tych ludowych strojach, więc zwracamy uwagę, jakie one są. Przez te lata tutaj odbywania się tego festiwalu te panie już się nauczyły różnych rzeczy, bo potem po zakończeniu festiwalu z konsultacją oni mogą się dowiedzieć, co było nie tak ich występie. Wśród uczestników przeglądu znalazły się zespoły z Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego, a także ziemi częstochowskiej i Beskidów. Jak jesteśmy pierwszy raz, to się denerwujemy, wiadomo, to są stresy, nerwy, ale myślę, że co rok to jest lepiej, ale dzisiaj mamy, dzisiaj się denerwujemy. Albo liczymy chociaż na jakieś wyróżnienie. Ale dlaczego, skąd te nerwy? No to samo istnie przychodzi, więc to stres. Ale właśnie stres i jest ta trema przed występem? Oczywiście, bardzo wielka. Ogłoszenie wyników oraz konsultacje z jurorami odbędą się w czwartek 18 lipca w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej o godzinie 12. Całe wydarzenie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska 2019. Uwaga, 3, 4... Kochamy Brenę! Żeby zapoznać się z listą startową, która dziś... To już 10. edycja zawodów rowerowych Uphill MTB Beskidy 2019. Międzynarodowy cykl wyścigów w kolarstwie górskim o Puchar Euroregionu Śląska-Cieszyńskiego zgromadził sporą rzeszę sportowców, między innymi w Brennej, skąd zawodnicy ruszyli na podbój Błatniej. Mamy dzisiaj poważny jubileusz, czyli 10. rok cyklu Uphill MTB Beskidy. To jest pomysł, który się urodził z projektu transgranicznego 10 lat temu. Idea jest taka, żeby po prostu jednoczyć sportowców na tym naszym trójstyku granic, bo przecież wszyscy tutaj mieszkamy, żyjemy od lat, mamy sąsiadów za granicami, niewielu o nich wiedzieliśmy, a po prostu idea była taka, żeby jeździć wspólnie na rowerach, organizować wspólne imprezy. Jednak w Brennej zawody w ramach tego wydarzenia odbyły się po raz trzeci. Zauważyliśmy taką tendencję, że rozwija się turystyka rowerowa, stąd też był pomysł, aby powstały trasy rowerowe i przy tej okazji również w nawiązaniu właśnie z organizatorem stwierdziliśmy, że zainaugurujemy w Brennej właśnie również jeden z etapów Uphill MTB. W początkowej fazie zawodów rowerzyści pokonywali trasę wzdłuż bulwaru nad Brennicą, skąd ruszyli w niespełna 7-kilometrową trasę. Po kilkuset metrach wjeżdżamy na osiedle Jatny, no i już dalej w góry w kierunku Wielkiego Cisowego i w kierunku Błatniej. Meta jest pod szczytem Błatniej ze względów po prostu organizacyjnych. Nie chcemy przeszkadzać turystom, których na pewno dzisiaj będzie bardzo dużo i w siodle pod szczytem Błatniej robimy metę. Wyścig na Błatnią organizowany jest w formule jazdy indywidualnej na czas. Są to zawody, no nie waham się użyć tego słowa, elitarne, dlatego że maraton jest zupełnie innym konkurencją, uphill jest zupełnie inną konkurencją. Maraton to jest dyscyplina, w której zawodnik może odpocząć w wielu fragmentach wyścigu, na zjazdach, chociażby w terenie płaskim. Natomiast uphill to jest trudna konkurencja, wymagająca naprawdę mnóstwa siły. W zawodach rowerowych w ramach Uphill MTB Beskidy udział mógł wziąć każdy niezależnie od wieku. Mamy 10 kategorii wiekowych, 3 kategorie kobiece, 7 kategorii męskich, czyli na pewno staramy się bardzo, żeby po prostu były to zawody uczciwe w sensie takim, że startują zawodnicy w podobnym wieku, w kategorii walczą między sobą. Oczywiście jest też taka specjalna klasyfikacja, którą nazywamy klasyfikacją najwytrwalszych. Nad Brennicą przy starcie pojawiło się około 100 zawodników, co pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszą się wydarzenia sportowe w Brennej. Widzimy zainteresowanie bardzo duże rowerzystów. Mamy fajne tereny tutaj do uprawiania tego typu sportu, więc myślę, że jak najbardziej warto wspierać takie inicjatywy. Dzisiejszy rajd, pierwszy raz? Pierwszy raz. Jak nastawienie? Dobre. Mhm. Przygotowywałeś się wcześniej do takiego rajdu? Przez 2 dni, wczoraj i przedwczoraj. Ile pan ma wzrostu? No prawie 2. W butach 2, można powiedzieć. I niech nam pan powie, czy to utrudnia udział w takich wydarzeniach jak dzisiaj? No czasem rzeczywiście, jak zrobią wąskie jakieś wjazdy, to bywa ciekawie. Czasem nawet jak się złożę, to gałęzi po prostu bez kasku, to by głowa była cała bolała. Czyli największym utrudnieniem są te gałęzie wystające? Chyba tak, ale jest jednak zaleta na zjeździe, bo ciężar robi swoje, nie? Będzie dobra jazda. Dobra jazda. Dobra jazda. Mhm. A to znaczy, że pan jest takim bardzo pozytywnym nastawieniem. No zawsze trzeba być do przodu. Dla pana jest to konkurencja czy rodzaj rozrywki? W tym wieku to już raczej rozrywka. Z tego co słyszałem, ma pan bardzo uniwersalny rower. Tak, na pewno. Mhm.
czy on się sprawdzi tutaj podczas dzisiejszych zawodów? Jasne. Dobry napęd, owalna tarcza, także kamienie mu nie straszne i stromizny. Czas jazdy na Błatnią wynosił od 30 do 50 minut, a trudność trasy określa się na 4,5, czyli trudną. Suma podjazdów wynosi 522 metry, a zjazdów 18. Uphill MTB Beskidy na Błatnią na stałe zagości w kalendarzu imprez sportowych gminy Brenna dzięki realizacji projektu transgranicznego.